Książę William i księżna Kate to najpopularniejsza monarsza para świata. Nic dziwnego, że media śledzą ich każdy ruch. Niektóre ich zachowania mogą dziwić, jednak niemalże każdy gest uzasadnia ściśle określona etykieta. Poznajcie tajemnicze zachowania książęcej pary. Książę William nigdy nie nosi obrączki. Powodem nie jest wcale to, że William nie lubi biżuterii. Jeszcze przed ceremonią zaślubin książęcej pary pałac wydał specjalne oświadczenie, w którym uprzedzał, że książę podjął decyzję o nienoszeniu w przyszłości obrączki. Jest to związane z osobistą decyzją Williama podaną. Para przedyskutowała i ustaliła to wcześniej. Co stoi za decyzją księcia? To wie pewnie tylko jego ukochana. Warto dodać, że podczas ślubu pary nie odbyła się wymiana obrączek. Pierścionek włożył tylko książę William na palec serdeczny ukochanej. William i Kate zawsze kucają przy dzieciach. Książęca para uważa, że dzieci o wiele lepiej radzą sobie ze stresem, kiedy rodzic zwraca się do nich z ich poziomu. Jednak królowa nie uznaje tego zachowania za stosowne. Uważa, że podczas wystąpień publicznych William i Kate nie powinni schylać się ani przykucać obok dzieci. Pamiętacie, jak cała rodzina królewska stała na balkonie pałacu, a William ukucnął i pokazywał coś synkowi? Królowa na oczach całego świata kazała mu wstać. Książęca para nigdy nie trzyma się za ręce i nie okazuje sobie czułości. Kate i William wychodzą z założenia, że zachowując dystans, będą poważnie traktowani, gdyż reprezentują brytyjską monarchię. Książę George zawsze nosi shorty. Syn książęcej pary nigdy nie był widziany w długich spodniach. Wiąże się to z tradycją arystokracji brytyjskiej. Według ekspertów spodenki u chłopca to jeden z cichych wyznaczników warstwy społecznej. Choć czasy powoli się zmieniają, para długich spodni u chłopca nadal jest znakiem klasy średniej. Oglądając zdjęcia rodziny królewskiej pochodzące z lat 80. i 90., można zauważyć, że w ten sam sposób ubierani byli w dzieciństwie także książę William i Harry. Księżna Kate nie wpuszcza księcia George'a do kuchni. Bynajmniej ta zasada nie ma nic wspólnego z królewską etykietą. Kate kilkakrotnie wspomniała, że uwielbia piec ciasta. Podczas jednego z wystąpień publicznych przyznała, że stara się księcia George'a trzymać z daleka od kuchni. Kiedy próbuje piec z George'em w domu, czekolada i syrop są dosłownie wszędzie. On robi taki wielki bałagan. Całkowity chaos, zdradziła. Zapewne wiele mam zrozumie ten powód. Rodzina królewska niejednokrotnie pojawiła się w tych samych kreacjach. Jakiś czas temu książę George i księżniczka Charlotte razem z nianią wybrali się do ogrodu Kensington Palace, by karmić gęsi. Tym razem to księżniczka skradła całą uwagę. Miała na sobie czerwony kardigan i shorty, które George nosił podczas wyprawy do Australii w 2014 roku. Informował wówczas Vanity Fair. Warto dodać, że tradycja powtarzania tych samych zestawów ubrań jest w rodzinie królewskiej powszechniejsza niż myślicie. Przypomnijmy tylko, że George był widziany w białym t-shircie i granatowych spodenkach, w których 30 lat temu jego ojciec uczestniczył w chrzcinach księcia Harry'ego. A czy Was dziwią niektóre zachowania książęcej pary?